Wstaliśmy 6 marca 2010 roku. Data powstania to data pierwszego dnia uruchomienia naszego własnego serwera. Założycielami klanu byli Czarna Sza, Kasman oraz ja, Tiger, lider klanu. Nazwa klanu w polskim brzmieniu przewoźnicy po rzece Styx nawiązuje do mitologii greckiej i odwiecznego dylematu o życiu i śmierci. Jest w tej nazwie zwrócenie uwagi na towarzyszące żołnierzom w czasie wojny balansowanie pomiędzy życiem a śmiercią, czyli jakoby pomiędzy obu brzegami rzeki Styx, oddzielającej życie doczesne od otchłani Hadesu. My przewozimy po Styx graczy innych klanów za darmo, bez symbolicznego obola w ustach. Nikt z nas by wtedy jeszcze nie uwierzył, że założenie klanu będzie takim sukcesem i że w przeciągu roku od jego powstania przyłączy się do nas grupa ludzi nadających na tych samych falach i z przyjemnością spędzających wolne chwile na TS, żartując i śmiejąc się. Dobra, możemy tą mapę grać, bo najśmieszne, wiem gdzie jest room controller i tam sobie chodzę. Dwóch rund nikogo nie zabiłem. Fajny gutka bahan, goń tu dla piko, to jest form leadership. Ej! No, już jestem. Ale jestem łatwy do meldowania. Dzięki. Jesteś łatwy? Jesteś? No właśnie. O, nie mów, to przyleci na Trynia, bo zaraz coś... Trynia, zaraz coś zripostuje. Ups, ups. Zabili mnie przy bombie, ratujcie. Kaśka bomby podłożyła, nie wierzy. Ty w ogóle wiesz co? Uwierz, nejdy rzucam, bomby podkładam. Swoich nie zabija na obrocie. Obrony mecza. Na dzień 6 marca 2011 roku, czyli w rok od utworzenia klanu, klan tworzą Andrzej Gołota, Czarna Sza, Kasman, 50XV, Maniek, Mikołaj 91, Perwciu, Soha.pl, Trynia, Tiger, lider klanu.